Witam Cię, Darku, i zapraszam Państwa na wspaniały mecz. Nic z góry nie można przesądzić, ale w tym meczu to oni są zdecydowanym faworytem. Łatwo powinni sobie poradzić, pod warunkiem, że nie zlekceważą przeciwników. Dzisiejsze spotkanie poprowadzi Manuel Ruiz Barbosa. Sędzia właśnie dał znak do rozpoczęcia meczu. Jest teraz atakowany, próbuje mu zabrać piłkę. Czy to wykorzysta? Uprzedził. Ależ pięknie, cudownie, kapitalnie! Skuteczność godna pozazdroszczenia. Pierwszy strzał i od razu gol. Pierwszy gol w trzeciej minucie. Ależ podanie. Strata w ataku. Ależ walka o piłkę. Murawski. Budka. Adamski. Szewczuk. Sadlok. Paweł Brożek. Może być groźnie. Przeciwnicy przejmują piłkę. Budka. Darosa. Budka. Malinowski. No, przejął, ale nie opanował piłki. Malinowski. No, chyba nie do końca o to mu chodziło. Zespół traci piłkę. Adamski. Leko. No, świetnie go minął. Ależ pięknie grają piłką. Udało mu się odebrać piłkę ślizgiem. No i piłka w posiadaniu drużyny przeciwnej. Dobre podanie. Chyba będzie gol! No, będzie gol? Niemożliwe, spudłował. Zawsze strzelał tak dobrze. Patryk Małecki. Zaangażowany, wytrzymały, w dodatku niezwykle ambitnie walczący. Paweł Brożek. Dobrze, uwolnił się spod opieki. Nie wiem, w kogo celował, ale na pewno nie w bramkę. Malinowski. Murawski. Już poza boiskiem i oto rzut rożny.
Ryzykownie, ale udanie. To musi być bramka! Ach, kapitalne podanie. Czy to wykorzysta? Tylko słupek! Ryzykowne zagranie. Minimalny błąd oznaczał jedenastkę. Wspaniale przechwycił. Za nami pierwsze 45 minut w tym spotkaniu. Niezbyt ciekawa pierwsza połowa za nami. Niewiele akcji, strzałów. Może po przerwie statystyki będą wyglądały lepiej. Trener dokonuje zmiany. Może ten zawodnik wniesie trochę ożywienia i pociągnie grę zespołu. Trwa oblężenie bramki rywala. Długi okres wymiany piłek. Zobaczymy, czy będzie strzał. Ładne podanie. No i udało się odzyskać piłkę. Patryk Małecki. A groźna akcja przerwana przez obrońcę. Ładne podanie. Zatrzymany atak. Cywka. No błąd, strata. No i wywalczyli aut. Mają teraz szansę na rozegranie akcji blisko pola karnego. Trener dokonał pojedynczej zmiany. Nie zmienił. Świetnie się spisał. Bramkarz mu dziękuję. Strata i przy piłce rywale. Darosa. Murawski. Piękne podanie. Odbił piłkę. Nie dał się zatrzymać ślizgiem. Sędzia uznał, że piłka została zagrana ręką i przerwał grę. Prowadzą i trener teraz daje pograć zawodnikowi z ławki. Sadlok. Dobrze próbował, ale stracił. Murawski. Adamski. Lekko. Szkoda, że nie opanował tej piłki. Kiepskie zagranie i rywale wznowią z autu. Aż dwóch graczy zostało zmienionych w tej drużynie. Bogucki. Brawo, ładnie podał. Świetne dośrodkowanie. Strzał głową. Ach. Arbiter wstrzymuje grę. Zagranie ręką.
No, niektórzy zawodnicy zapominają o tym, że używanie rąk w piłce nożnej jest zabronione. Prowadzą w drugiej połowie, trener decyduje się na zmianę. No, myślę, że będą chcieli bronić tego korzystnego rezultatu. Tarosa. Piłka wyszła na aut. Żadna z drużyn nie ma wyraźnej przewagi i zaczynają się końcowe minuty. Oddaję piłkę koledze. No po stracie znowu są w posiadaniu piłki. Zdążył w ostatniej chwili. Jest 1-0, 5 minut do końca. Szanse na wyrównanie maleją z każdą sekundą. Uderzenie, była szansa na wyrównanie. Przepiękny strzał, ale niecelny. Poniosło go chyba trochę w tej sytuacji. Jednak sędzia nie przerwał gry. Znakomity przechwyt, no i tracą okazję na strzelenie ważnej bramki. Rozpoczną grę od rzutu z autu. Bogucki. Na połowie rywala znakomicie odebrał teraz piłkę. Jeden do zera. Tak kończy się ten mecz. Skromne zwycięstwo, ale wygrana. Przegrany mecz, nawet towarzyski, to nic przyjemnego. Trzeba o nim szybko zapomnieć i grać dalej. I na dziś to by było tyle. Za uwagę dziękuję Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz.